Cześć, witajcie z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z gry do dwójeczki. My zaczynamy w World Racing Series, bierzemy udział w WSR. Z najbliższych zawodów przyda ci się któreś z tych aut. Wybierz jedno z nich, a ja dostarczę ci je do garażu. Chevrolet Camaro R28 czy Dodge Charger RT? W sumie to wygląda na lepszy samochód. Wygrać drugi później. Gotów do udziału w następnym wyścigu. Mordo. Jeszcze jeden sponsor zdecydował się umieścić reklamę na twoim wozie. To wyłącznie twoja zasługa. Ha ha ha. O proszę. Co my tu mamy za interesujące pieśni na korzyść bez kolizji? Z wyścigu seria Intel. To zróbmy. Koro logo. Okej, dalej. Ten dzień przejdzie na stałe do historii World Series Racing. Wreszcie możemy przeprowadzić pierwsze oficjalne zawody. Jako, że jesteś jedną z moich gwiazd, liczę na to, że olśnisz zgromadzonych w Chicago widzów. Jeśli ci się to uda, zorganizuję kolejne zawody w innych częściach kraju. Dobra, byśmy się do roboty. Bez przerwy się zmienia, dlatego miej się na baczności. Nowe skrzyżowania otwierać się będą na bieżąco. To prawdziwy test twojej intuicji. No chyba se jaja robisz. Ziomek. Dobra, no bierzmy tego to Camaro Z28. No chyba se jaja robisz, żeby się dopiero otwierały na bieżąco? No błagam. Słuchajcie, to odcinek jest bez kamerki, ja się strasznie źle czuję. I dlatego się kamerka nie pojawiła. Ale mam nadzieję, że już niedługo wrócimy. Nie tylko do kamerki, ale przede wszystkim do farminga prywatnym. Trasa może ulec zmianie, dlatego nie nauczysz się jej na pamięć. Musisz polegać na swojej czujności i swoim refleksie, by dotrzeć do mety, uzyskując przy tym dobry czas. Stary, teraz to już poważna sprawa. Widzisz jaki tłum? Pokażmy fanom, o co chodzi w WSR. Dobra, spokojnie, mordo. Jesteś blisko pierwszej trójki. A ty chciałeś powiedzieć już w pierwszej Dobra trójce. Robota, jesteś trzeci. Dobrze. Jakżem zadupcył! No, nawet fajna ta fura. Spadłeś na trzecie miejsce. Mordo, ja mam zamiar to wygrać. Tak się ziomuś wychodzi z zakrętu. Dobra Jarek, jesteś pierwszy, nieźle. Mordo. Ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić w ogóle driftami. Udało ci się wykonać zadanie. Pokonałeś niezły kawał drogi. Jak on zarzuca dupą! O panie, to są absolutnie szalone wartości. Dobra, i teraz jak my to? Ostrożnie z gazem, to na pewno muszę wiedzieć. Niech to szlak, nie to chciałem. Dobra, spokojnie, spokojnie, Jaryszku, ty się nie denerwuj. Czy ja już tego nie mijałem? Nie wiem. Trudno jest mi to przyznać. Czy to jest, aby... Jeśli... I to słyszymy meta, co? Czy nie? A może? Nie wiem. Jednak nie, jeszcze to nie jest meta.
Szczerze, to ten wyścig już mógłby się zakończyć. Naprawdę. Tak, true story. I nawrotka. No, mam bezpieczną przewagę nad Carterem. Co, jakbyśmy... A, bo teraz jakby... Wracamy tą trasą, okej. Okej, to ma jakiś rustykalny sens, szczerze powiedziawszy. No, do hamowania. Szykana. Bardzo techniczna sekcja. Tutaj chyba już trzeci raz jadę. Yeah, boy! No to przyznam, było interesujące. 3 minuty 19. 20 punktów, proszę bardzo. No, najwolniejszy czas ze wszystkich, proszę bardzo, znajomych. No ale... Czasy nie jeżdżą, liczą się wszystkie inne okoliczności związane z faktem jazdy. A moi drodzy, tym optymistycznym akcentem zapraszam was do zostawienia łapeczki w górę. Dobra. Dobra, słuchajcie. Kariera przebyty dystans... 74600, panie. Kolejny z Hitago. Ta sama zabawa? Stary, teraz to już poważna sprawa. Widzisz jaki tłum? Pokażmy fanom, o co chodzi w WSR. Okej. Czy ja nie wziąłem czasem powtórz wyścigu? Bo takie odnoszę wrażenie. Masz dobrą pozycję, musisz to nadrobić. Dobra, dobre wyjście, to było naprawdę dobre wyjście. Come on. Dotarłeś do pierwszej trójki. Dobra, jest Bruno Silva. Jezu, jaki ten mój Chevrolet jest styrany. Panie. Wow, to było mocne. Naprawdę to było mocno. Dobra, Bruno. Mordo. Ja tutaj sobie jadę. Nieźle, jesteś drugi. Na szykanie i tareczki. Stara zasada wyścigowa, tarki po suchym twój przyjaciel, po mokrym twój wróg. No dobra. Wow, to jakiś... Nie, to jest nowy wyścig. Bo tutaj nie jechałem, okej. Kurwa, nie to! Się chyba Carter zdenerwował po tej porażce. W pierwszym... Nie! Kto szlak? Sialalalalala. Chyba Carter nieco zdenerwował. Bo dostanął w dupkę ode mnie. Jestem strasznie ciekaw, jaką miałem stratę z niego. Ale ja mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Ona się zmniejsza. Dobra. Panie Carter. Mamy takie same samochody. I już ciebie dojeżdżam, ziomuś. Widzisz, co się dzieje? Jestem mistrzem WSR. Ziomek, to nie ma takiej opcji, że mnie to po prostu tej serii nie wygrał, nie? Nie wiem, co ty o tym myślisz. Ale po prostu nie ma takiej opcji. Ale to było na centymetry. Autentycznie. Na centymetry. Im... dalej swojej pozycji. I koniec. Świetna. Dziękujemy. To twój nowy rekord. Dwa.
0 3 3 4 2 3 Nice. Świetnie, zgarnąłeś pierwsze zwycięstwo w serii. Poszło jak z płatka. 40 punktów już na moim koncie. Jestem szybki. Znaczy, może nie najszybszy, ale ciężko się tym steruje samochodem. Także no, się dzieje, basta. Wycieszyć się tych fanów. A po tym wyścigu 20 tysięcy więcej, 20 tysięcy, o panie. Idziesz jak burza. Postaraj się utrzymać ten poziom w następnej serii WSR. Okej. Co tym razem? Pojedynek z... O kurde. Intel. Złożyj mi serię Intel. Bo to może być interesujące. Indianapolis. Dobra. Wyścig pierwszy, wyścig drugi. Który z tych samochodów jest najszybszy? Dobra, weźmy tego. Bo jednak wiecie, sprawa związana z wyścigami ulicznymi, no, mech, ale jednak wyścigi torowe to jest to, co mnie jara. O jara. Indianapolis, to GP, trzy okrążenia. Dobra, zwróć na niego szczególną uwagę. Harrison Carter, gwiazda WSR Camaro. Spoko, mordo. A my idziemy w odwrotnej konfiguracji, dobra. Mordo, to ja miałem być gwiazdą WSR. Woo! To mnie wyniosło tutaj troszeczkę. Dobra, przebijam się, piąte miejsce już. I puchar jest nasz. Na. Jak się tu piekli Sidious. Staraj się wyjść na prowadzenie. No, z Carterem to już nie będzie taka prosta zabawa. Kurźwa, za szeroko. Znaczy, za mocno gazu. Kara za święty zakręt? No błagam cię. Grzesiek. Wróć do domu, ja ci wybaczam, Andrzej. 3,3 sekundy straty. Do odrobienia. Naprawdę, to jest do odrobienia. Do końca tylko dwa okrążenia. 265 na godzinę. Tutaj, kurczę, nie dohamowałem niestety, cholera. Dobra. Chyba karta ma jakieś tam problemy? Dobra, i pizda. No ja bym chciał do niego dojechać tak strogo, nie? Nie ma snu. Dobra. I ja bym... I tu właśnie na tym łuku to jest ten moment toru, kiedy ja jestem w stanie się do niego zbliżyć, wejść w jego tunel aerodynamiczny, czyli taki slipstream i spróbować się do niego wdupić. Odrobiłem 2 sekundy. Jestem wyraźnie szybszy.
rekord okrążenia. Albo później na samym hamowaniu. Boj, udało się. I teraz po prostu muszę bronić pozycji. Ja jestem dużo lepszym kierowcą, jeśli chodzi o wyścigi w atakowaniu niż w bronieniu. Ale zawsze mój inżynier, jak ścigałem się w amatorskich czasach polskich, mówił: ty nie masz głowy do bronienia, mordo. Dobra robota, utrzymujesz prowadzenie. No i to jest trochę prawdy w tym, ja wolę atakować. Dobra, i teraz tutaj. I łogień na tłoki. Dobra. I wygrane mamy w kieszeni. Proszę bardzo. Upokorzymy go? Upokorzymy go. Proszę, zajebie. 429, 229. Nice. Nice, 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 nice. Jesteś liderem, ale nie ma co odpuszczać. Wszyscy będą ci siedzieć na ogonie. Podoba mi się to. Proszę bardzo. Znaczy, jest to naprawdę szybki wyścig. Szybki wyścig i zobaczmy, co nas czeka w następnych zawodach. Dwa okrążenia, z tego co widziałem. Indianapolis. Nie, też trzy. Tylko że teraz w odwróconej kolejności. Może po owalu? Tak dla odmiany. Co? Nie? O fuck, fuck, fuck! Hardkorowo przestrzeliłem zakręt. Ładnie, wyprzeć teraz następnego. Kurwa. Jak tu zakurzył? Znaczy, jeżeli wygra Carter i ja muszę być drugi, wtedy mamy remis. Więc to tak, no też średni deal bym powiedział. Dobra. Boże, jaki ten system ścigania zakrętów jest durny. Tak, true story. Tu mi fragment tylko odpada troszeczkę. Nieźle. Do końca tylko dwa okrążenia. Co ty nie powiesz, Andrzej? No, dawaj, 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 Grzegorz. To było potężne hamowanie. Masakra. Się do niego dość mocno zbliżam. Tutaj chyba widzi, wyczuwa pismo nosem. I próbuję wykonać tą zasłonę dymną. Ja w zakrętach jestem chyba szybszy. Bo na prostej, no. Przymierzajmy się do taku. Ach, kurde. A, tu się pięknie mu wdupiłem pod rękaw.
Proszę bardzo, mój biały Camaro. Będzie jeszcze jedno okrążenie. Ustanowiłeś rekord okrążenia w tym wyścigu. Skupmy się. Skupmy się. O Jezu, przytarłem! Nieźle prowadzisz. Przez cały czas jesteś pierwszy. No nie taki cały czas. Ziomuś, nie taki cały czas, ale znaczny. A to jest zasadnicza różnica, mordo. Cały czas, a znaczny czas. Trolololololo. Dobra, zrobiłem mu zasłonę dymną, niech mnie pocałuje w dupę. Proszę uprzejmie. I ostatnie okrążenie. Znaczy ostatnie metry. On tam dopiero wjeżdża na prostą start meta. A. Spinkalaj! Aż mi się koło oderwało od ziemi. 4, 21, 895. Nice. Dobra robota, Jarek. I tak się wygrywa. Brawo, stary. Świetnie ci poszło w tej rundzie. No wiesz, no. Wiedziałbyś... No bo ja jestem zajebisty. Hej, bo ty jesteś zajebisty. To jest werdykt oczywisty. Pozamiatany. Kurwa. Mordo. Dobra, Jarek. Amerykańscy fani wprost pokochali WSR. Najwyższa pora przeprowadzić pierwszy finał serii. Do zobaczenia na linii startu ostatniego wyścigu. Okej, okay, finał sezonu? Okej, okay, trzy rundy. Rockstar Energy. Mam zaproszenie. To wygrałem. No proszę. Dobra, no to ciśnijmy. Sąd Miami, Chicago i Kalifornia. Okay, jedno okrążenie, trzy okrążenie, trzy okrążenie. Okej, okay, jakim samochodem bym to zrobił? A spróbujmy tym Nissanem, bo już mam dość troszeczkę tego Chevroleta. I ten Nissan może okazać się bardzo interesującym wyborem. Oj. Zwycięstwo w pierwszych mistrzostwach WSR sprawi, że twoje nazwisko przejdzie do historii. Postaraj się wygrać. Dobra, pora na finał sezonu. Postarajmy się nie zawieść fanów. No. Zapowiada się zacięty wyścig. Czuję to. Zdobądź prowadzenie na samym początku. Ziomek, ciężko jest zdobyć prowadzenie na samym początku w momencie, kiedy... wiesz co, startujesz ostatni. Jak oni się tutaj wpierdalają, ty. Ej, to chore jest. Andrzej. Co ty w ogóle wyprawiasz z sobą? Chyba tu się próbuje przebić, ale... Tego auta dzielicie tylko kawałek. Z wyraźnie tym jest szybszy. Co ty robisz, Grzesiek? Chcę odzyskać pozycję. No te zawody będzie naprawdę najciężej wygrać. Już tylko dwa okrążenia. Kurwa. Dokonałem złego wyboru chyba samochodu. Tak coś mi się wydaje. Prawie go masz.
masz. No dalej, wyprzedź go. Jakby to było Formula 1, keep pushing, tak? No przecież puszuje. To jest naprawdę trudny. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Okej, nie mam połowy samochodu. To było jak dotąd najszybsze okrążenie. To już wiem, czemu mi się tak ciężko jedzie. Ciężko jechać, jak nie masz połowy auta. To wiele wyjaśnia. No, ja próbuję się włączyć w tą walkę pomiędzy Seedą a Carterem, ale... Kurde, nie udało się tym zrobić. Tu muszę wejść ciaśniej. No, nie o to mi chodziło do końca. Dobra, tutaj. Tu weź szeroko i się w tunele oro za nimi złapać. Może się uda. Przynajmniej drugie miejsce wywalczyć. Gdzie dwóch się bije, tam Jarek korzysta. Kurde, jeszcze jedno okrążenie miałbym Cartera. Ale i tak nieźle, szczerze mówiąc. Popełniłem chyba błąd taktyczny. Jeśli chodzi o wyścig. Zajmujesz drugie miejsce w klasyfikacji. Nie ten auto, nie to auto. No ale no cóż, spróbujemy coś z tym wywalczyć. Także jak się Seedwell z Carterem tłukli, no to ja się wpachnąłem bezczelnie pomiędzy ich dwóch i pogodziłem. WSR rekomendowana seria zwycięstwa. O, to jest mój ulubiony tor. Tutejsze drogi są dość szerokie. Wykorzystaj pobocze, by osiągnąć optymalną prędkość. Dobra, już zablokowany to jest jeden z drugim. Dobra, Grzesiek. Ty tu się nie wygłupiaj. Dobra robota, jesteś w połowie. No nie tego oczekuję, szczerze mówiąc, ale okej. Jezu, ta ściana się zbliżała proporcjonalnie do tego, jakie dotrzeć do pierwszej trójki. No zacząłem krzyczeć. Dobra. Cel jest prosty, wygrać WSR. Dobra, i ciśniemy znowu. Carter, Silva i ja. Ale to... Teraz to trochę inaczej wygląda. Dobra, pierwsze okrążenie za nami. Tu się, ja zdecydowanie to się wcześniej wziąłem do roboty. Byle tak dalej. Jesteś drugi. Fucking shit, uderzyłem tą bandę. Dobra, gdzie jesteś, Carter? Palnie. On naprawdę wypracował sobie kozacką przewagę. To już jest... naprawdę dużo. Ja skoczyłem Silvie. Ale naprawdę to są już... Fuck. Kurwa, fuck. No dwa drugie miejsca mnie nie satysfakcjonują. Kurde, ja muszę wygrać. Nie wygram tego. To było jak dotąd najszybsze okrążenie.
Nie wiem, ten kartę chyba musiałby się zatrzymać w pewnym momencie. Albo nie wiem, coś przydupić czy co. Naprawdę, bo... No albo drastycznie zwolnić, jak to robi teraz. Abym tylko błędu nie popełnił. Spokojnie, Jarek, spokojnie. Masz tylko 5 sekund przewagi nad trzecim zawodnikiem. Nie, nie dojdę go. Albo może... No dawaj. No. Nie. Potrzebowałem kolejnego, znowu kolejny raz drugiego okrążenia. Pierwsze auto przekroczyło linię mety. Ach, szkoda. Jesteś obecnie drugi w klasyfikacji. Postaraj się nie utracić tego miejsca. 8 punktów. Nie wygląda to dobrze. Dobrze, zobaczmy. Ostatni wyścig mnie czeka. Palce bolą. Odpada. Sorry, zwycięstwo. O nie! Na trasie w Kalifornii najważniejsze jest znalezienie sobie miejsca. Jadąc zbyt blisko rywala, możesz doprowadzić do wypadku. Czas na ostatnią rundę. Pora postawić wszystko na jedną kartę. Jakby tak Carter nie zdobył punktów. Musiałem go wypchnąć. Nienawidzę tej trasy. Absolutnie jej nienawidzę. Tak, bez kitu, nie? Dobra, spokojnie. Standardowa sytuacja. Carter, C2 i ja. Czy mi się uda wygrać ten wyścig? To jest pytanie za 100 punktów. No bo to jest jedno okrążenie tylko. Tam widzę, że się C2 do Cartera dobiera to srogo. Fuck. Nie podoba. Nie dojdę do nich. Nie mam takiej w ogóle absolutnie opcji. Nie ma opcji. Cóż, trzecie miejsce. Zrobiłem drugi wynik w tych zawodach w USR. Pierwsza trójka w klasyfikacji końcowej. Dobra robota. W następnym sezonie pójdzie jeszcze lepiej. Nieźle. Ja jestem w sumie zadowolony z wyniku. Chociaż w sumie mogłem wziąć też inne auto. No ale... Well, a number of events have already taken place under the banner of World Series Racing. Brainchild of entrepreneur Patrick Callahan, and the exciting brand new series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the busy marketplace of pro sports? Joining me in our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions, can this organization make a long-term mark? Well, first things first, so far WSR has been a massive hit, not just in the US, but with fans who are in touch with motorsport all over the world, sponsors, the entire motorsport fraternity. The question is, can we now find a global star, a real big hitter of a driver? You're saying that they need a superstar. Absolutely, absolutely. That's really the brainchild of Callahan, isn't it? Because
you know, we're competing with so many other sports here, but if we can find a personality and a super Uber driver who has such skill to be the best in the world, then that's just going to be a massive, massive hit. It's the big question moving forward, Toby. Thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Interesujące, tak wam powiem. Fajne są te wstawki takie właśnie jakby realne, nie? 99,5 tysiąca fanów. Tylko ciekawe, czy ma jeszcze WSR? To jest taka czysta jeszcze mnie. Masz za sobą przyzwoity pierwszy sezon. Ponieważ gra toczy się o wysoką stawkę, pozwoliłem sobie zafundować ci nowy warsztat. Pełni on te same funkcje co twój poprzedni garaż, więc bez problemu się w nim odnajdziesz. Nadeszła pora, by zdobyć pozycję w Europie. Nie będzie łatwo, ale jeśli uda nam się zrobić dobre wrażenie, rozwiniemy WSR, wprowadzając nowe samochody i nowe rodzaje wyścigów. Okej. Co teraz? Musisz wybrać, w którym z tych wozów staniesz do wyścigu. To! Hyundai Genesis Coupe? Czy Subaru BRZ? W sumie to jest Toyota, to samo co Toyota GT68. Przyspieszenie, moc. No oczywiście, że Subarynka. Dobra, słuszny wybór. Ja możemy kolejnego sponsora dać. O Jezu, ile ich tu jest? O Panie! Gra jedno z wyzwań. Wygra w trybie eliminacji. SPT. STP. Dobra, wybierzmy sobie tego. Czy ja mogę sobie zmienić głównego sponsora? Tak, to gdzieś mi minął Garmin. A co Garmin chce? Jedno z wyzwań, co? No to dupnijmy sobie Garmina. Zamiast jego kupmy sobie to, Finchi. Proszę bardzo, kolor logo. Co ja mogę zrobić z kolorem logo? Nie, musi być takie. Zamiast koni dajmy sobie Luka i dalej. Divizjero specjalizują się w jeździe na czas. Ta konkurencja doskonale sprawdziłaby się w ramach WSR. Jeżeli uda nam się im zaimponować, sami zorganizujemy takie zawody. Okej, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę, subskrypcję i wpadnijcie na fanpage na Instagram. I trzymajcie się, na razie, pa pa.